Chciałem Państwa zaprosić na spotkanie z panem profesorem Janem Michałkiem, który łączy się z nami jako pierwszy gość dzisiaj zdalnie i w imieniu zespołu badaczy przedstawi nam referat zatytułowany Inwestycje zagraniczne i globalne łańcuchy wartości wewnątrz firm wielonarodowych jako determinanty innowacji. Badanie na poziomie firm w krajach europejskich. I jest to wystąpienie, które otwiera nam cykl trzech prezentacji zatytułowanych wspólnie Determinanty innowacyjności gospodarki. Jeżeli mamy już połączenie z panem profesorem Michałkiem, to bardzo proszę. Dzień dobry, panie profesorze. Witam państwa, mam nadzieję, że mnie słychać. Słyszymy pana, panie profesorze, i bardzo prosimy. Dziękuję bardzo. Jeśli można, to ja spróbuję zaprezentować tę naszą pracę, która jest wspólnym wynikiem pięciu autorów, profesora Andrzeja Cieślika, Krzysztofa Szczygielskiego, Jacka Lewkowicza i Jerzego Mycińskiego. Mam nadzieję, że profesor Szczygielski jest z nami, być może inni uczestnicy też. Tak się składa, że ja prezentuję ten tekst, dlatego że on jest realizowany w ramach grantu, którego mam przyjemność być prowadzącym. I jeśli państwo pozwolą, to zacznę od, nie wiem, czy mi się uda udostępnić moją prezentację. Nie, chyba nie, a zatem będę prosił o przesuwanie prezentacji. Jeśli państwo pozwolą, to zacznę od takich rzeczy najprostszych i poprosiłbym o następny slajd, parę słów o samej koncepcji badania. Otóż była dzisiaj mowa o tym, że nie tak łatwo jest mieć dostęp do danych szczegółowych na poziomie firm. To badanie zostało wykonane w oparciu o dane zawarte w Community Innovation Survey z roku 2014. Ono obejmuje próby około 100 tysięcy firm ujętych w tym badaniu i w tym badaniu są analizowane zarówno firmy z Europy Zachodniej, jak i Europy Środkowo-Wschodniej. I nasz pomysł na badanie, za chwileczkę powiem o jego motywacji ekonomicznej, był taki, że próbowaliśmy się zastanowić, jakie czynniki wpływają na prawdopodobieństwo wdrażania innowacji przez firmy, w tym przypadku nie macierzyste, lecz filie zlokalizowane w różnych krajach. Badamy to w kontekście z jednej strony zależności kapitałowych wewnątrz firm wielonarodowych, ale również staramy się badać, na ile to jest możliwe, w kontekście tego, co się nazywa globalnymi łańcuchami wartości, czyli JVC firm wielonarodowych. No i pytania, które sobie zadajemy, jest takie, czy z jednej strony zależności kapitałowe między firmą macierzystą a filią wpływają na podniesienie innowacyjności tejże filii, a z drugiej strony jak udział właśnie w tych łańcuchach wartości może na to wpływać. Jeśli mógłbym poprosić o kolejny slajd. Otóż parę słów o kontekście badania. Ja zacznę od takich rzeczy najprostszych. Wiemy i właściwie z tym się wszyscy zgadzają, to jest od czasu Ogiona i Hovita, Romera z lat 90., że w nowej ekonomii wzrostu innowacje mają kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego. Z kolei właściwie od lat 90. jest dosyć jasne, że firmy wielonarodowe, korporacje wielonarodowe są takim ważnym źródłem tworzenia innowacji z powodów, o których zresztą już mówił pan dr Górski. No i właściwie w związku z tym, jeżeli spojrzymy na kraje, które są mniej rozwinięte, typu również Polska, to właściwie taki prosty wniosek, który sformułowano w pewnym okresie, byłby taki, że o ile kiedyś był pewien sceptycyzm wobec zachęcania firm wielonarodowych do inwestowania w krajach mniej rozwiniętych, to właściwie od lat 90. jest taki wyraźny konsensus, że warto je zachęcać do inwestowania, bo ich inwestycje przyczyniają się do upowszechniania innowacji, do podniesienia poziomu technologii. I tutaj jakby argumenty są dwa. O, dziękuję bardzo. Argumenty są dwa. Mianowicie argument pierwszy jest taki, że firmy wielonarodowe mogą bezpośrednio przenosić nowoczesne technologie, innowacje
do krajów mniej rozwiniętych i do swojej chwili w tych krajach nieco mniej rozwiniętych. A z drugiej strony, że występują efekty zwrotne. W tym sensie efekty zwrotne, że to, że w Filii pojawia się bardziej nowoczesna technologia, powoduje, że powstają związki popytowe, podażowe, efekty demonstracji, wzrost konkurencji, one wszystkie powinny podnieść poziom innowacyjności w krajach, które są biorcami inwestycji zagranicznych. No i na ten temat między innymi właśnie badania prowadził Bedi i Cieśli, Kolasa, Cieśli i Hadelek. I to jest ta wersja jakby optymistyczna. Z drugiej strony oczywiście powstaje pytanie, na ile ten transfer technologii jest prosty, sprawny, nieograniczony. I tutaj właściwie są dwa takie podejścia. Jedno, bym powiedział, z lat 90. głównie w ramach modeli tak zwanych hierarchicznych, który mówi, że to jest Helpman, Krugman i wielu innych znanych badaczy, którzy mówią, no tak, rzeczywiście następuje pewne przeniesienie innowacji, natomiast w tych modelach hierarchicznych centrala firmy wielonarodowej prowadzi główne badania, wydaje pieniądze na badania i rozwój, opracowuje innowacje, natomiast filie w krajach, w których są zakładane, wykonują pewne funkcje, natomiast niekoniecznie również zajmują się rozwojem innowacji. Dlaczego tak się dzieje? Powody tego mogą być różne, no na przykład dlatego, że firmy czasami się obawiają o to, że przenoszenie najbardziej nowoczesnych innowacji może zagrozić centralnie, ale również pewne obawy związane z tym, czy te nowoczesne technologie, innowacje nie wyciekną do innych firm. To jest ta wersja, bym powiedział, pesymistyczna. Jest też wersja bardziej optymistyczna, która mówi, to się rozwija w latach 90. Tutaj są takie nazwiska, które są tutaj wymienione, typu Birkinshaw i Hood, Goszal i Nohira, Holm, Pierce i Tavares, które mówią, no nie jest tak źle, dlatego że w tych strukturach sieci firm wielonarodowych każda firma ma swoje miejsce, w związku z tym one, nawet te filie, które mają może nieco mniejszy potencjał, mają swoją funkcję, mają swoją rolę i też mogą się przyczyniać do wdrażania innowacji. Na to się nakłada jeszcze jeden wątek, to jest wątek tego, co się właśnie nazywa Global Value Chains, po angielsku JVC, mianowicie, że to jest ten wątek, że możemy rozdzielać produkcję na pewne elementy procesowe i w związku z tym te elementy, to jest podział zadań, powodują, że nawet firmy mniejsze, mniej rozwinięte są w stanie aktywnie uczestniczyć w JVC. Na ten temat jest prowadzone wiele badań, głównie na podstawie tablic przepływów, znaczy input-output tables. W tych badaniach na JVC, tutaj takie nazwiska jak Jereffy, Petrobelli, Lema, Pietrobelli i tak dalej, podkreśla się, że firmy, które uczestniczą w tych globalnych łańcuchach wartości, mają właściwie szansę na to, że w tym swoim wąskim odcinku działalności będą mogły wdrażać innowacje produktowe, innowacje procesowe, że ich rola może się stopniowo poprawiać w tej drabinie, jeśli tak mogę powiedzieć, globalnego łańcucha wartości i że to wszystko powinno powodować, że no właśnie udział w globalnych łańcuchach wartości stwarza szansę dla wszystkich firm aktywniejszego udziału w międzynarodowym podziale pracy, ale również aktywniejszego udziału we wdrażaniu nowoczesnych technologii, nowoczesnych innowacji. Poprosiłbym o następny slajd. Otóż na czym polegało nasze badanie? Nasze badanie polegało na tym, może dodam, że było prowadzone w Safe Center w Luksemburgu, gdzie mamy dostęp do danych na poziomie firm, natomiast nie możemy ich pobierać bezpośrednio, tylko możemy prowadzić badania na miejscu.
Otóż w tym badaniu analizowaliśmy firmy z 15 krajów, mianowicie z 10 krajów Europy Zachodniej, jak Państwo widzą, Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Luksemburg, Malta, Norwegia i Portugalia oraz z 5 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, czyli Bułgaria, Estonia, Chorwacja, Węgry i Łotwa. Niestety nie było tutaj Polski. I mieliśmy tutaj zasób około 104 tysięcy obserwacji, czyli obserwacji dla firm. No i naszym celem było to, o czym już powiedziałem, czyli próba określenia, na ile wdrażanie różnego rodzaju innowacji zależy od charakterystyk firm z jednej strony, ale z drugiej strony od tego, skąd pochodzą inwestycje, dokąd zmierzają inwestycje i czy dany kraj, czy dana firma uczestniczy w globalnym łańcuchu wartości. A więc naszą zmienną zależną były te innowacje, jak Państwo widzą, ona była równa 1, jeśli firma i ta wprowadzała innowacje typu K i to były te 4 rodzaje głównych podstawowych innowacji, czyli produktowa, procesowa, marketingowa lub organizacyjna, no i oczywiście 0 w przeciwnym przypadku. I poproszę o następny slajd. Natomiast jeśli chodzi o zmienne niezależne, to można by tutaj wydzielić 5 grup tych zmiennych. Po pierwsze to były zmienne opisujące charakterystyki firm, czyli nie wiem, czy widać, mam nadzieję, że tak. Po pierwsze zmienną była wielkość firmy mierzona liczbą pracowników w roku 2012, to był logarytm zatrudnienia w tym okresie wyjściowym. Po drugie, charakterystyka firmy była opisywana przez zasób kapitału ludzkiego według 4-stopniowej skali opisującej poziom kwalifikacji pracowników. No i wreszcie po trzecie, to była zmienna zero-jedynkowa, pokazująca, czy dana firma jest elementem firmy, która jest w danym kraju, czy w innym kraju. Więc to jakby było, miało zdeterminować, czy określić to, czy ten podział zadań dzieje się wewnątrz danego kraju, czy pomiędzy krajami. Następną grupą zmiennych były zmienne zero-jedynkowe, opisujące kraj, z którego pochodzą inwestycje zagraniczne. No i tutaj oczywiście chodziło nam przede wszystkim o zbadanie krajów innowacyjnych, skąd powinny pochodzić inwestycje, ale również innowacje. Tymi krajami macierzystymi, skąd badaliśmy napływ kapitału, to były Niemcy, Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Japonia, Kanada, Finlandia, Szwajcaria i inne pozostałe kraje. To, co było również naszym zdaniem interesujące, aczkolwiek to wymaga ogromnej ostrożności w interpretacji, to było 10 zmiennych zero-jedynkowych typu JVC Country. To była taka zmienna zero-jedynkowa, która opisywała to, czy dana filia jest firmą zlokalizowaną w kraju, jeśli głównym rynkiem filii jest rynek zagraniczny, prawda? Czyli nie wiem, jeśli firma, nie wiem, w Chorwacji miała donora kapitału, jeśli tak mogę powiedzieć, z Wielkiej Brytanii, a główny rynek zbytu to był we Francji, to wtedy taka zmienna zero-jedynkowa była równa 1, a 0 w przeciwnym przypadku. I myśmy traktowali tę zmienną jako pewnego rodzaju przybliżenie udziału filii w międzynarodowym, no właśnie, globalnym łańcuchu wartości, ale wewnątrz danej grupy kapitałowej. A więc interpretacja tego jest, trzeba powiedzieć sobie, dosyć wąska. No i wreszcie dwa typy zmiennych zero-jedynkowych opisujących z jednej strony kraje, z których pochodziły źródła kapitału oraz kraje, do których napływały te inwestycje kapitałowe. No i wreszcie zmienne zero-jedynkowe, żeby kontrolować po to, czy są to sektory bardziej lub mniej innowacyjne. To było zrobione według klasyfikacji dwucyfrowej klasyfikacji Noise Revision 2. Jeśli mógłbym prosić o następny slajd. Mam nadzieję, że Państwo widzą. W każdym razie zaprezentowaliśmy te wyniki jakby w dwóch przekrojach. Po pierwsze dla wszystkich krajów
według typu innowacji, a po drugie według grupy krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Zachodniej. Otóż gdybyśmy spojrzeli na te wyniki, prawdopodobnie Państwo nie widzą mojego kursora, to te pierwsze trzy wiersze opisują właśnie charakterystyki firm. No i jak widzimy, czy patrzymy na te wyniki, to one oczywiście są, znaczy może nie oczywiście, ale są zgodne z modelami teoretycznymi, ale również z innymi badaniami empirycznymi. To znaczy widzimy, że prawdopodobieństwo wdrażania tych czterech rodzajów innowacji wzrasta wtedy, gdy firma jest większa, to są korzyści skali, ale odpowiednia skala działania, kiedy ma większy zasób kapitału ludzkiego, no i kiedy właśnie stanowi element grupy kapitałowej wewnątrz danego kraju. I to dotyczy właściwie wszystkich rodzajów innowacji, z wyjątkiem innowacji procesowych, gdzie zmienna opisująca kapitał ludzki nie jest statystycznie istotna. W tej tabeli pominięto wyniki, które są statystycznie istotne. Natomiast jeśli patrzymy na rolę bezpośrednich inwestycji zagranicznych napływających z krajów innowacyjnych, to widzimy, że ona jest dosyć zróżnicowana. To znaczy z punktu widzenia tych krajów europejskich, które były badane, we wszystkich przypadkach napływ bezpośrednich inwestycji z Niemiec, czyli FDE, wpływa zarówno na zwiększenie prawdopodobieństwa wdrażania inwestycji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych. I innym krajem, gdzie to prawdopodobieństwo jest również duże, jak Państwo widzą, są Włochy, aczkolwiek wartości parametrów są nieco mniejsze, ale również w przypadku Francji i Wielkiej Brytanii napływ inwestycji z tych trzech krajów zwiększa prawdopodobieństwo wdrażania innowacji wszystkich z wyjątkiem marketingowych w krajach, do którego napływają te innowacje, w których działają firmy. Natomiast jeżeli patrzymy na firmy pozaeuropejskie, jeśli tak można powiedzieć, to ich wpływ na wdrażanie innowacji w firmach europejskich w tych chwilach jest znacznie mniejszy. Czyli widzimy, że na przykład w Stanach Zjednoczonych one wpływają na innowacje organizacyjne pozytywnie, jeśli chodzi o inwestycje japońskie, to na innowacje produktowe, jeśli chodzi o kanadyjskie, to tutaj akurat negatywnie na innowacje marketingowe. No, Szwajcaria jest Europą i ona też oddziaływuje na pozytywnie na innowacje produktowe i organizacyjne. To, co było bardziej, nie chcę powiedzieć interesujące, ale frapujące, to wyniki estymacji dotyczące roli JVC. Mianowicie, jak Państwo, mam nadzieję, widzą te wyniki, one pokazują, że właściwie w większości przypadków, zwłaszcza jeśli chodzi o innowacje produktowe, oszacowane parametry, estymatory są statystycznie istotne na różnych poziomach od 1 do 10%, ale prawie wszędzie mają wartości ujemne. Co by to oznaczało? No to by oznaczało, że jeżeli dana firma, no właśnie jest filią, jest elementem kapitału zagranicznego, ale eksportuje na inne kraje, to prawdopodobieństwo wdrażania innowacji produktowych w tejże firmie jest relatywnie mniejsze. I to dotyczy zarówno, jak Państwo widzą, firm, które są filiami firm niemieckich, francuskich, brytyjskich, włoskich czy japońskich. Ich oddziaływanie na innowacje procesowe jest relatywnie niewielkie, czyli byśmy powiedzieli, prawdopodobnie sam proces nie ulega zmniejszeniu, natomiast to również oddziaływuje ujemnie na innowacje marketingowe i innowacje organizacyjne. Poproszę następny slajd. To, co zrobiliśmy jeszcze dalej, to zrobiliśmy estymację oddzielnie dla krajów Europy Zachodniej, EZ i Europy Środkowo-Wschodniej, ESW. Tutaj są używane skróty CEE, czyli Central and Eastern Europe i WE, Western Europe. No i oczywiście znowu nie wiem, czy to widać dobrze, czy nie, ale w każdym razie te wyniki są podobne, aczkolwiek patrząc na innowacje produktowe i procesowe, widzimy pewne różnice między Europą Środkowo-Wschodnią i Zachodnią. Mianowicie w przypadku Europy Środkowo-Wschodniej pozytywne oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest większe.
to widzimy w pierwszej kolumnie, z wyjątkiem amerykańskich, japońskich, kanadyjskich i fińskich. To oddziaływanie jest bardzo silne, ale również widzimy, że to ujemne oddziaływanie udziału w JVC jest również silniejsze w krajach Europy Środkowo-Wschodniej niż w krajach Europy Zachodniej. Podobnie wygląda sytuacja, aczkolwiek w mniejszym stopniu, jeśli chodzi o innowacje procesowe. Tutaj również te zależności są może nieco słabsze, ale wyraźniejsze w przypadku Europy Środkowo-Wschodniej, a słabsze w przypadku krajów Europy Zachodniej. Trzeba też mieć na uwadze, że te liczebności próbek są nie takie same, to znaczy ta próbka krajów Europy Zachodniej jest mniej więcej, obejmuje 10 krajów, jest mniej więcej dwa razy bardziej liczna niż próbka firm krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Poproszę następny slajd. No i tutaj widzimy podobne zjawiska, jeśli mogę powiedzieć, jeśli chodzi o innowacje marketingowe i organizacyjne, to znaczy z jednej strony, zwłaszcza w przypadku organizacyjnych, widzimy pozytywne oddziaływanie inwestycji z krajów europejskich na wdrażanie innowacji organizacyjnych, bardzo wyraźne i silne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, nieco słabsze w krajach Europy Zachodniej, ale również w przypadku innowacji marketingowych. Natomiast jeśli chodzi o negatywne oddziaływanie udziału w JVC, to ono jest wyraźniejsze w przypadku innowacji marketingowych, a słabsze w przypadku innowacji organizacyjnych. Ta skala oddziaływania jest wyraźnie silniejsza znowu w przypadku krajów Europy Środkowo-Wschodniej. No i spróbujmy na zakończenie parę słów komentarza, interpretacji otrzymanych wyników. Jeśli mogę prosić o następny slajd. Otóż wnioski byłyby następujące. Po pierwsze, w świetle tego badania, które przeprowadziliśmy, wydaje się, że inwestycje napływające zwłaszcza z Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii oraz innych krajów europejskich były pozytywnie skorelowane z większością form innowacji w firmach zlokalizowanych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Ta zależność jest szczególnie widoczna w przypadku innowacji produktowych i procesowych. No i trzeba dodać, że efekt ten był bardziej widoczny w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, czy w filiach firm w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a nieco słabszy w firmach zlokalizowanych w gospodarkach Europy Zachodniej. Jeśli mogę prosić o drugi, następny slajd. Natomiast analiza zależności pomiędzy formami udziału w międzynarodowych łańcuchach wartości wewnątrz przedsiębiorstw wielonarodowych i prawdopodobieństwem wprowadzenia innowacji dała wyniki, no bym powiedział, nieoczywiste, a przynajmniej zaskakujące. Według naszych szacunków udział w wewnętrznych globalnych łańcuchach wartości ma negatywny wpływ na działalność innowacyjną podmiotów zależnych, i to jest wyraźniejsze, jeśli tak mogę powiedzieć, w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. No i można powiedzieć, że ten efekt jest też bardziej widoczny w przypadku innowacji produktowych w tych krajach. A więc mamy trochę taką sytuację, o której mówiłem, mówiąc o literaturze, że z jednej strony widzimy szansę na pozytywne oddziaływanie korporacji wielonarodowych na wdrażanie innowacji, ale z drugiej strony są też inne zjawiska, które temu towarzyszą, których efekty są nieoczywiste. Poproszę o jeszcze jeden slajd. No i powstaje pytanie, jak można by interpretować te nasze wyniki. I nasza hipoteza, która oczywiście wymagałaby dalszych badań, byłaby następująca, że zgodnie z hierarchicznymi modelami zarządzania filiami i JVC, filie firm zachodnich w krajach Europy Środkowo-Wschodniej nie są objęte niektórymi podstawowymi działaniami innowacyjnymi, takimi jak projektowanie reklam, wydatki na badania i rozwój. Sądzimy, czy to jest hipoteza, że być może spółki zależne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej są prawdopodobnie zaangażowane w JVC z firmami europejskimi, ale biorą udział głównie w produkcji na tym, co się nazywa środkowym etapie, prawda? Czyli to jest ta faza produkcyjna, która nie łączy się z opracowaniem produktu,
ale też nie łączy się z jego komercjalizacją. Kolejna rzecz, gdyby tak było rzeczywiście, to można powiedzieć, że w takim razie spółki matki z krajów innowacyjnych są w mniejszym stopniu zainteresowane rozwijaniem nowych produktów w spółkach zależnych zlokalizowanych w krajach Europy Środkowskiej. No i oczywiście musimy też mieć świadomość, że nasze badanie dotyczy właśnie globalnych łańcuchów wartości, ale wyłącznie wewnątrz firm wielonarodowych. Czyli to nie podważa tego wniosku, który możemy znaleźć w tej literaturze poświęconej JVC, że w przypadku firm niezależnych kapitałowo te pozytywne oddziaływania i wpływ na wdrażanie różnego rodzaju innowacji może być inny. To tyle, poproszę ostatni slajd. Mianowicie dziękuję bardzo za uwagę i jeżeli byłyby jakieś pytania, to chętnie spróbuję na nie odpowiedzieć. Nie udało mi się w pierwszej fazie dzielić obrazu, no ale mam nadzieję, że slajdy były widoczne. Nie mogę wtedy tylko pokazywać kursorem, o czym mówię. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu profesorowi Michałkowi za przedstawienie wyników badań zespołu badawczego. Myślę, że dostaliśmy bardzo dużo informacji do dalszych pytań i dyskusji. Jeśli pan profesor Michałek pozwoli, w końcowej części tej sceny zostawimy czas na właśnie przemyślenia, refleksje i pytania. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy połączyli się z następnymi naszymi gośćmi, którzy łączą się z nami zdalnie za pośrednictwem łącza. Mamy przewidziane w tej części konferencji jeszcze dwa wystąpienia. Pan Bartosz Sokoliński, dyrektor Biura Rozwoju Innowacji w Agencji Rozwoju Przemysłu, opowie nam o tym, co powinniśmy w Polsce zrobić, aby skutecznie transferować do gospodarki wyniki badań rozwoju i technologie. Natomiast pan Paweł Kasprowicz, który pracuje w projekcie Next Step Poland, przedstawi nam wstępne wyniki prac związanych z rozwojem ekosystemu innowacji w Polsce. Jakie doświadczenia sektora publicznego mogą nam pomóc rozwijać ten ekosystem? Czy jest już z nami pan dyrektor Bartosz Sokoliński? Dzień dobry, Bartosz Sokoliński, jestem obecny. Dzień dobry Bartoszu, bardzo mi miło, że jesteś z nami. Cześć Bartoszu. Bardzo dużo zajęć masz. Praca w ARP, praca w innowacyjności to jest praca na 24/7. Dużo się dzieje. Wiem, że postarałeś się te doświadczenia swoje i spostrzeżenia z dotychczasowej pracy, zarówno twojej, jak i ARP, zebrać w kilka tak zwanych grzechów głównych. Będziesz naszym wyrzutem sumienia dzisiaj. Powiesz nam, co nie działa, a co działać powinno i co powinniśmy zrobić my wszyscy, partnerzy, czy potrójnej, czy poczwórnej, czy popiątnej wreszcie helicy innowacyjności, aby nie przerzucać się odpowiedzialnością za niedostateczny poziom innowacyjności w Polsce, tylko zacząć robić to wspólnie razem z dobrymi efektami. Bartoszu, scena nie jest twoja. Bardzo ci dziękuję i zapraszam. Nie chciałbym być waszym wyrzutem sumienia, tylko naszym wyrzutem sumienia. Naszym. Też siebie biorę tak jest. Różne rzeczy. Wspólnym. No dobrze. Razem będzie łatwiej to udźwignąć. Dziękuję ci za to nastawienie i bardzo proszę, scena jest twoja. Dziękuję bardzo. Mam tylko pytanie, czy widać moją prezentację? Mam nadzieję, że widać. Szanowni Państwo, Jarosław Górski poprosił mnie, żebym właśnie zaprezentował, co powinniśmy zrobić, aby skutecznie transferować technologię do gospodarki. Ja się tak zacząłem zastanawiać, co bym mógł pokazać, tak w takim trójkącie biznes, nauka, administracja, ARP zajmuje dość zaskakujące miejsce, bo trzeba wyjaśnić tu kilka rzeczy. Znaczy, pierwsza rzecz jest taka, że pomimo, że organizacja, w której pracuję, nazywa się Agencja Rozwoju Przemysłu, to my nie jesteśmy agencją. My jesteśmy firmą, więc działamy na podstawie
prawa handlowego KSH i działamy tak naprawdę dla zysku. Ale jako, że jesteśmy firmą misyjną, firmą setką Skarbu Państwa, to mamy też swoją misję i do jakiegoś czasu temu tą misją były restrukturyzacje. Agencja ARP zajmowała się właśnie restrukturyzacjami, po to zostaliśmy powołani, żeby pomagać firmom dużym, które sobie nie radziły na rynku, aby je przywracać do rynku, uczyć je zarabiania i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też w tej chwili mamy w swoim portfolio 64 różne firmy, w różnym stanie i jednym lepszym, drugim gorszym, kilka z nich mogę pewnie wymienić, nie jesteśmy koniecznie we wszystkich większościowym udziałowcem, ale często tak, jest to Polregio, kopalnia soli w Kłodawie, FPS producent wagonów, Stocznia Gdańska i tak dalej, tych firm można by było dużo wymieniać. Jak pomyślimy sobie o innowacjach i transferowaniu technologii do gospodarki, to przychodzi nam do głowy jedno słowo. Tak? Jedno słowo, które jest bardzo ważne. Ekosystem. Ekosystem, czy to innowacji, czy to ekosystem firm, czy to ekosystem biznesowy. Słowo to wypowiadamy już blisko 20 lat. 20 lat, ponieważ ten oto człowiek, no, nie w tę stronę przesunąłem, przepraszam. Ten oto człowiek, którego zdjęcie zaraz pokażę, w 1993 roku, i to jest to zdjęcie, o którym mówiłem, jakbym z Państwem mógł w tej chwili rozmawiać i byśmy byli na żywo, to bym Wam zadał pytanie, kto to jest. Część pewnie by wiedziała, część nie, ale być może, jak ujawnię jego nazwisko, to będziecie wiedzieli trochę więcej. James F. Moore. To jest ekonomista, który w roku 1993, dokładnie w maju tego roku, opublikował w Harvard Business Review taki tekst Predators and Prey. I on użył tam właśnie zwrotu Business Ecosystem. I od tamtej pory wszyscy na świecie zaczęli go używać, wszyscy zaczęliśmy używać tego zwrotu. Oczywiście artykuł jest o drapieżnikach i ofiarach, czyli o tym, co w biznesie jest najważniejsze. Polecam ten artykuł, jeżeli by go Państwo nie czytali, to mam go w swoich zasobach, mogę udostępnić. No i pomyślałem, że zastanowię się, co od tych 27 lat się zmieniło i zastanowię się, jak wyglądają ekosystemy innowacji, ekosystemy nowoczesnych technologii, ale nie tylko w innych krajach. Jest oczywiście kilka benchmarków, z którymi warto, na które warto sobie spojrzeć i odpowiedzieć, czy budowanie ekosystemu jest naprawdę proste, tak jak niektórzy mówią. Być może jest, tak? Być może to zbudowanie jest proste i jak sobie popatrzymy, to oczywiście jest. Zacznijmy od Finlandii. Finlandia ma ekosystem zbudowany przez szereg instytucji prywatnych i publicznych. Ci, którzy zajmują się innowacjami, dobrze te instytucje znają. Wiemy, że wszystko się musi zaczynać od tej strategii, tak, takiej narodowej, a może tutaj regionalnej, a na tej piramidzie, na górze mamy kotwice, czyli tych, którzy niosą już kaganek innowacyjności i pokazują innym, co należy robić. Oczywiście bardzo ważna jest infrastruktura, zarówno publiczna, jak i prywatna, oraz w środku mamy tę współpracę między publikiem a biznesem prywatnym. Tutaj widzimy, jak ważna na kolejnym slajdzie, jak ważna jest współpraca nauki z biznesem. Całość ekosystemu układa się absolutnie w logiczną całość. Następny slajd to to, jak można ułożyć i skanalizować dobrze przemyślaną infrastrukturę. Tak naprawdę, jak myślimy sobie o naszych specjalizacjach, o polskich specjalizacjach, to dobrze wiemy, że my jesteśmy dobrzy ze wszystkim, jak Chuck Norris. Tak? Mamy nasze krajowe specjalizacje, to właściwie obejmują cały rynek, no ale co zrobić, jak jesteśmy dobrzy we wszystkim. A tutaj możemy zobaczyć moją ulubioną fińską metodologię na szybkie prototypowanie. Szybkie prototypowanie pokazuje, że
te innowacje, które mają Finowie, które starają się wprowadzać, chcą wrzucać w rynek, chcą je prototypować, robić z nich produkty, a potem realizować i sprzedawać. To jest bardzo ważne w fińskim ekosystemie. Popatrzmy na ekosystem szwajcarski, wyjęty spod reżimu Unii Europejskiej. Oczywiście to jest tak, że tutaj mamy napisane, że jest to ekosystem startupowy, ale możemy to sobie odnieść także do innych. Mamy inkubatory, akceleratory, mamy dawców grantów i inwestorów, mamy uniwersytety i oczywiście biura transferu technologii, mamy parki technologiczne, coworkingi, komisje technologii i innowacji i to wszystko ułożone jest oczywiście w całość. Tutaj możemy sobie popatrzeć tylko na Politechnikę Federalną w Lozannie. Proszę zobaczyć, jak dużo ma jest tutaj różnych oddziałów i parków. Ta Politechnika jest jednym z 5 uniwersytetów szwajcarskich notowanych na liście szanghajskiej w pierwszej setce, dokładnie jest 4 na miejscu, chyba 88. Nie jestem przekonany, czy w tym roku na tym samym, co w zeszłym. Są również specjalizacje, czyli IT, energia, Także zdrowie i life science, materiałówka oraz transport i mobilność, czyli jak na Szwajcarię 5 głównych specjalizacji. Są oczywiście, jak sobie popatrzymy, różne organizacje działające na całym terenie Szwajcarii, ułożone w programy, no ale to, co jest ważne tutaj teraz, jak sobie popatrzymy na te, tutaj jest jeszcze 6, czyli Enabling Technologies, obszar 1, ale jak sobie popatrzymy w parki technologiczne i na te podstawowe sektory innowacyjne, którymi się zajmuje, a potem podsektory innowacyjne, to popatrzcie Państwo, że w różnych parkach technologicznych mieszczą się różne rzeczy i tam można różne rzeczy organizować. Oczywiście bardzo ważne są też międzynarodowe i wielkie korporacje, również szwajcarskie, ich wydatki na R&D. U nas jest tych firm mniej i są zdecydowanie mniejsze i też mniej wydają na R&D. To, co ważne, to to, że Szwajcarzy patrzą nie tylko na to, co robią w tej chwili, ale patrzą oczywiście w przyszłość, wiedzą, że muszą rozwijać innowacyjną kulturę, proces innowacji i tak dalej, i tak dalej. Ale jak też popatrzymy sobie na ekosystem i workflow międzynarodowych projektów, to Szwajcarzy wiedzą, że powinni te projekty do siebie ściągać. Patrzą na te korporacje, wiedzą, co te korporacje mogą im wnieść i co, w czym mogą pomóc. I oczywiście dbają o bezpieczeństwo, o to, żeby IP nie wypływało za granicę, czy tam ważne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Pójdźmy sobie dalej do kolejnego kraju. Wjeżdżamy do Azji i do Singapuru. Jak sobie popatrzymy na Singapur, to Singapur ma dość dobrze określony strategiczny narodowy program rozwoju innowacji. Radzę tutaj zwrócić na przedostatnią rubrykę Smart and Sustainable Punggol. To jest nowe, całkowicie od podstaw tworzone miasto, które ma być bardzo innowacyjne, na innowacjach oparte. Ale jak sobie popatrzymy na cały program, który jest dla Singapuru wdrażany, to oni patrzą na obywateli i na firmy jak na beneficjentów, jak na tych, którzy mają uzyskać wartość wdrażania innowacji. Proszę sobie popatrzeć, są programy dla osób starszych, dla osób z dziećmi, dla rodzin, dla firm, a bardzo, bardzo ważne jest oczywiście zdrowie, bo
zdrowie bardzo dzięki COVID-owi między innymi się digitalizuje. Singapurczycy bardzo przywiązują wagę do tego, żeby patrzeć, co się dzieje w innowacjach na świecie, jakie są potencjalne innowacje i gdzie należy inwestować pieniądze, żeby nie inwestować we wszystko. Tutaj mamy światowe patentowanie, tak? To znaczy w jakich sektorach jest najwięcej patentów. Jak rozmawiałem z jednym przedstawicielem rządu singapurskiego, to on powiedział: słuchaj, jak rośnie w jakimś sektorze liczba patentów, to my już w to nie inwestujemy, bo wiemy, że za późno. Ostatni kraj, o którym chciałem porozmawiać i o ekosystemie, to jest oczywiście Izrael. Izrael, czyli kraj startupów, czyli to, co Dan Senor i Sal Singer opisali w swojej książce pod właśnie nazwą kraj startupów. Izraelskie innowacje rozwijają się bardzo szybko, od jakichś 20-30 lat stał się to kraj jednym z najbardziej innowacyjnych. Jak sobie popatrzymy na to, w co państwo Izrael inwestuje pieniądze, to możemy popatrzeć, że mniej więcej 1,7 miliarda szekli, czyli mniej więcej tyle samo złotych, zostało zainwestowane w innowacyjne projekty. A w jakie? No 500 milionów zostało zainwestowanych na przykład poza głównymi miastami, czyli na peryferiach, żeby tam się podnosiła innowacyjność. 400 milionów zostało zainwestowanych w tak zwany przemysł 4.0, 550 milionów w life science, a 450 milionów zostało zainwestowane po raz pierwszy w firmy, które potrzebują innowacji, które chcą je tworzyć. I po co są te innowacje tworzone? Oczywiście dla zapewnienia trwałego przywództwa, dla zwiększenia wpływu gospodarczego oraz na przykład dla wzmocnienia konkurencyjności i dla korzyści społecznych i gospodarczych, czyli punkty takie, które moglibyśmy spokojnie pisać u nas. Na czele tego wszystkiego stoi chief scientist, czyli taki szef naukowców, i to jest faktycznie naukowiec, który odpowiada, ale jest też druga organizacja, czyli Innovation Authority. Tam już nie stoi naukowiec, tylko tam na czele tego ciała stoi Aharon, czyli człowiek, były szef Apple'a w Izraelu, a także wielu innych dużych organizacji, silnie związany z biznesem. Półka z masłem, prawda? Znaczy bardzo łatwo to zrobić, lub jak Brytyjczycy mówią, piece of cake. Ja jestem przekonany, że na slajdach my moglibyśmy pokazać to dokładnie tak samo. Tak samo świetnie działający system, tak samo dobre przepływy pieniężne, tak samo dobrze działające instytucje. Bo na slajdach zawsze wszystko wygląda lepiej. Jak jednak sobie popatrzymy na to wszystko, to ja myślę, że warto jest pomyśleć o kilku potworach. Potworach, które siedzą gdzieś u nas. Ja znalazłem takich potworów więcej, chociaż można by zlokalizować ich dużo, dużo więcej. Nazwałem ich 8 grzechami głównymi. Te 8 grzechów głównych to jest coś, co moim zdaniem siedzi gdzieś w nas, w naszej psychice i nas blokuje, a może trochę przeszkadza w robieniu różnych rzeczy. Warto o nich pomyśleć, sobie z nimi powalczyć. Tak samo ja to mogę zrobić, jak i państwo, jak i wiele, wiele innych osób. Po pierwsze, taki grzech, który nazwałem ścieżka kariery. A może raczej dziwna ścieżka kariery, zła ścieżka kariery. Zacznę nie od siebie, nie od biznesu i administracji, tylko zacznę od nauki. Wszyscy państwo wiedzą i my wiemy, że idzie się na uczelnię robić innowacje, chce się wejść do laboratoriów, zmieniać świat, tworzyć nowe produkty i wymyślać wynalazki. Czy to się udaje od razu?
No, z moich rozmów i z doświadczeń, nigdy nie byłem naukowcem, ale mam wielu przyjaciół naukowców, obserwuję, jak to się dzieje, no to nie jest tak od razu. Zanim nas tam dopuszczą do tych próbówek, do tego wszystkiego, to musi dużo czasu minąć. Jak rozmawiałem na przykład z Rafałem Modrzewskim, który skończył uczelnię w Aalto w Finlandii, to jego dość szybko dopuścili do robienia satelity na uczelni. Natomiast zanim polski naukowiec zacznie korzystać z tego wszystkiego, z tych dobrodziejstw i zanim stanie się profesorem, to musi nosić teczkę. Nosimy teczkę oczywiście za profesorem i tak to wygląda, taka jest to stratyfikacja. Najpierw nosimy tę teczkę, nosimy, potem wchodzimy parę szczebli wyżej i wchodzimy, no i wtedy trochę zaczynają już inni nosić. Nie wiem, ile na sali mam tutaj doktorantów, czy się Państwo ze mną zgodzą, bo nie wiem, jak profesorowie, być może nie bardzo, nie chcę tutaj nikogo obrazić, ale takie jest moje doświadczenie z rozmów. Czyli parę kroków wyżej zaczynają już za nami nosić tę teczkę. Czy to coś nam przypomina? Mnie to przypomniało taki system multilevel marketingowy, tak? To znaczy, tak, garnki można tak sprzedawać, można tak kosmetyki Amway'a sprzedawać i to działa. To są dobre systemy, one działają. Czy w nauce tego nie wiem, nie mnie krytykować, ale mam wrażenie, że mogłoby to działać również lepiej, ale akurat zaletą tej prezentacji jest to, że ja nie muszę dawać rozwiązań, wystarczy, że spostrzeżenia. Druga rzecz to są ci, którzy dają pieniądze, tak? Te nasze rekiny finansjery, zwierzęta, które polują na najlepsze biznesowe okazje, ci, którzy czyhają, żeby wyrwać kawałek innowacji, zainwestować i zarobić. Ale oczywiście te polowania są takie, że należy kupić jak najtaniej, co jest oczywiście logiczne, za jak najwięcej. Niestety z reguły innowacje są produktami, które trzeba jeszcze rozwijać i tam to ogólnie za dobrze nie działa. To znaczy, to musi być partnerskie spojrzenie, bo potem taka osoba, która próbowała te innowacje rozwijać, o czym za chwilę, jest sfrustrowana, a tak samo nie zarobi na tym inwestor. Oczywiście mógłbym też mówić o zatrudnieniach w spółkach Skarbu Państwa i w administracji. Wszyscy wiemy, jak jest. Jest wiele do naprawy i wiele powinniśmy poprawić. Druga rzecz, nieufność. No jak taki mamy model, że w tym trójkącie biznes, nauka, administracja w zasadzie ze sobą prawie nie rozmawiamy, a jak rozmawiamy, no to wszyscy wiedzą. Przedsiębiorcy mówią na naukowców, że naukowcy nie pilnują kosztów i w ogóle nie wiedzą, czy na czymś da się zarobić. Naukowcy mówią o przedsiębiorcach, że przedsiębiorcy to są tacy z dawnej epoki. Oni powinni chodzić jeszcze w białych skarpetkach i sprzedawać w szczękach pod Pałacem Kultury, bo tylko liczą koszty i nic innego ich nie obchodzi. Administracja mówi, że biznes i nauka nie potrafi wypełniać wniosków i jak wypełniają te wnioski, to tam wychodzi, że te projekty się nie spinają, a przecież administracja nie jest od tego, żeby ponosić ryzyko. Od ryzyka jest biznes. I tak dalej, biznes też nie chce ponosić ryzyka, więc właściwie nie rozmawiamy sobie jednymi językami, nie ponosimy ryzyka, więc nie powstają również innowacje, a przynajmniej nie tyle, co byśmy chcieli. To wszystko prowadzi nas do frustracji. No bo jak tu nie być sfrustrowanym, skoro wszyscy mało zarabiamy, szczególnie na innowacjach, nosimy te teczki, nic nam nie wychodzi, świat ucieka, więc idziemy pracować do korporacji, wyjeżdżamy za granicę, nie tworzymy swojego IP, ale przynajmniej ta praca za granicą i w korporacjach daje nam godne życie. Nie tak jak u naukowców, których pewnie tam te pierwsze etapy noszenia teczki mógłbym porównać do artystów, bo często się mówi, że artysta głodny tworzy lepsze obrazy, ale chyba z nauką i z innowacjami tak nie jest. I tutaj
Też tak moim zdaniem nie jest. Ta frustracja to jest, łatwo ją dostrzec na wszelkiego rodzaju konferencjach i w rozmowach kuluarowych. Czwarta rzecz, doświadczenie. No i doświadczenie to głównie będę mówił o startupach. Jak Państwo sobie pojadą na imprezę startupową, znaczy jak ja jadę na taką imprezę, to jestem tam najstarszy albo jeden z najstarszych, jak jest jeszcze jakiś profesor. To jest nas we dwóch i sobie obserwujemy rozmowy startupów. Oni wszyscy na nas patrzą jak na starych właśnie, jak to, no takich starszych już trochę, widać, że przed emeryturą, takich, co nic nowego nie wymyślą i w zasadzie nie, pewnie projekty swoje wysyłamy do siebie faksem, bo internetu jeszcze nie znamy. A jak pojedziemy sobie na imprezę, na przykład do Niemiec, czy właśnie do Szwajcarii, to tam pojawia się już trochę osób w naszym wieku, trochę niektórych starszych, takich z większym doświadczeniem. I co więcej, było takie badanie przeprowadzone przez naukowców z MIT, Azule, Jonesa, Kima i Miranda. I oni w tych badaniach policzyli, że takie startupy, które odnoszą największy sukces, to jest mniej więcej 45 lat. Oczywiście to badanie sobie wyłowiłem, bo ono łechta moją próżność, bo ja mam 44, więc jeszcze rok mi zostało na wielki startupowy sukces, ale chciałbym zwrócić uwagę, że oczywiście ważne jest też, żeby te starsze osoby brały udział. Grzech numer 5 to jest, proszę Państwa, grantoza. O grantozie nie będę się bardzo rozwijał. Grantoza to są te schody, które chodzą w kółko. To znaczy robimy projekt od grantu do grantu, od grantu do grantu. I tak to działa. Jak się z granty skończą, to odkładamy projekt na półce. Jak do nas przychodzą firmy i mówimy im, dajcie nam, jak mówimy, że mamy granty i pożyczki, to oczywiście firma składa o grant, bo pożyczkę będzie trzeba oddać. Grzech numer 6, czyli pycha. Oczywiście wszystko wiemy lepiej i również nasze projekty są wyjątkowe globalnie. Warto zrobić czasem research i zobaczyć, że nie są. Grzech numer 7, niepohamowanie. To jest też bardzo ważne, czyli to, że pieniądze, które dostaje się z grantu albo z jakiegoś europejskiego, albo nawet z polskiego, idą na infrastrukturę. Kupujemy maszyny, komputery. My ostatnio byliśmy u syndyka, oglądaliśmy fabrykę, która u niego jest, bo zastanawialiśmy się, czy ją kupić. Słuchajcie, jak tam było wyposażone biuro, jakie tam były żyrandole, komputery, monitory, monitoringi, wszystko, co można zamarzyć. Mnie się przypomniało tutaj kawałek filmu Monty Pythona, Sens życia według Monty Pythona. Tam była taka maszyna, która robi ping i w zasadzie nie wiadomo była, to znaczy nie wiedział inwestor, po co ją kupił, czyli miasto, ale kupił i kupili mnóstwo różnych maszyn za różne pieniądze. Zachęcam do obejrzenia. Ostatni grzech to jest nieśmiałość. Ta nieśmiałość trochę w odwrocie do tego, co mówiłem innego, to jest to, że nasi wynalazcy, jak pójdą do inwestora, to często mówią, no ja chciałbym 100, 150 tysięcy na ten projekt i dostają i za to nic nie zrobią, bo im nie starczy nawet na pensję. Jak przyjechali do nas ci starsi Izraelczycy i pokazali nam swoje projekty, pytaliśmy, ile oni zdobyli w pierwszej fazie inwestycji, to mówili milion, 2 miliony, 10 milionów dolarów za pomysł. I oni mówili, że tak trzeba, bo jak się dostanie za mało, to nie będzie się chciało robić. I ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jest na koniec, to są pieniądze, bo bardzo często pada, co nam potrzebne do innowacji, pieniądze, pieniądze, pieniądze. A ja uważam, że innowacje to nie tylko pieniądze. Oczywiście pieniądze są bardzo ważne. I podczas tej konferencji, podczas innych często odwołujemy się do takiego raportu, który nazywa się Global Innovation Index. Na tym
W tym raporcie na pierwszym miejscu w tym roku była Szwajcaria wśród najbardziej innowacyjnych krajów na świecie. No Polska jak zwykle ma miejsce w czwartej dziesiątce, jak zwykle mówię od kilku lat. Niestety nie jest to miejsce za dobre, tuż za Bułgarią, ale przed Słowacją. Tak gonimy. I często mówimy o tych pieniądzach. A ja chciałbym sobie porównać te kilka krajów z góry, tak jak popatrzymy na Szwajcarię, Szwecję, Stany Zjednoczone, Zjednoczone Królestwo czy Holandię, Danię, Finlandię, to wszystkie te kraje są bogate. Ale nie są to najbogatsze kraje na świecie, bo jakbyśmy porównali je do tych, które mają najwyższy GDP, PKB na osobę albo w ogóle, no to nie są to kraje identyczne. Niektóre się pokrywają jak Szwajcaria, ale nie ma tu Makao, nie ma Norwegii, nie ma Monako, nie ma krajów arabskich. I to tyle chciałem dla Państwa przygotować. Mam nadzieję, że bardzo nie zanudziłem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Bartoszu. Wrócimy jeszcze do Twojej prezentacji. Z pewnością pojawią się do niej pytania. Chwilę przed przerwą będziemy na nie mieli. Tymczasem kontynuując wątek, który rozpocząłeś, czyli ekosystemu innowacyjności w budowie, chciałbym poprosić o wystąpienie pana Pawła Kasprowicza, który reprezentuje projekt Next Step Poland. Projekt ten bada potrzeby rozwoju ekosystemu innowacyjności i stara się zdefiniować pewne dobre praktyki, które należałoby na przykładzie innych krajów wdrożyć w Polsce. Pawle, czy jesteś z nami? Tak, tak, jak najbardziej jestem już przed Państwem. Mam nadzieję, że mnie słychać oraz widać moją prezentację. Słychać i widać się doskonale, bardzo prosimy. Okej, dziękuję za potwierdzenie. Ja może tak na sam wstęp muszę bardzo, bardzo podziękować mojemu przedmówcy, ponieważ oczywiście pięknie zaprezentował kwestię ekosystemów innowacyjności. Nie mogłem sobie wyobrazić lepszego jakby wstępu do tematu, który poruszę ja. Ja oczywiście bardziej tutaj powiem od strony praktycznej, ponieważ reprezentuję projekt, który w praktyce ma stworzyć taki zestaw, grupę rekomendacji dla instytucji sektora publicznego. Nie chcę wyprzedzać, więc przechodzę tutaj do informacji właśnie dotyczących projektu Next Step Poland, który reprezentuję. Być może tutaj powiem dokładniej, czym jest projekt i jaki jest jego zakres, jaki jest jego cel. On jest projektem, który prowadzony jest przez trzy instytucje właśnie wsparcia biznesu w Polsce, a konkretnie przez Polski Fundusz Rozwoju, Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Te trzy agencje razem współpracują właśnie w celu jakby pozyskania dobrych praktyk, pozyskania pewnego przewodnika po tym, jak budować to korzystne, to dobre środowisko dla biznesu w Polsce, ucząc się od krajów, które już tą ścieżkę mogły przejść wcześniej, mogły przejść w przeszłości i które te doświadczenia już zebrały i mogą się nimi podzielić. Przede wszystkim tutaj ważny jest element właśnie rozwoju tego ekosystemu innowacji i tego większego wsparcia dla innowatorów. Dzięki temu, że my możemy w pewien sposób ominąć, mam nadzieję, że mogę użyć tego słowa, pewnego rodzaju drogę, która była przeprowadzona przez kraje będące na wyższym etapie właśnie rozwoju tych ekosystemów innowacyjności, my możemy dokonać czegoś w rodzaju skoku poprzez odpowiednie zebranie tych praktyk. W całym tym projekcie pomaga nam przede wszystkim nasz partner ponadnarodowy, który został wybrany z Finlandii i jest to firma Capful, która działa
poprzez właśnie doradztwo w tym sektorze takim doradczym w Finlandii i jest również partnerem dla nas, tak aby być dla nas wsparciem, pewnego rodzaju przewodnikiem w całym tym procesie. Kiedy powiem być może tutaj więcej w dalszej części o tym, jakie my wnioski przeprowadzamy, myślę, że będę mógł powiedzieć, jak my chcemy, że tak powiem, tę wiedzę, którą zdobędziemy, zaimplementować te dobre praktyki, te dobre rozwiązania i jak chcielibyśmy doskonalić działanie polskich instytucji. Tutaj być może mam taki bardzo prosty schemat tego, w jaki sposób to wszystko ma się odbyć, ma zadziałać. Przede wszystkim my mamy ten etap pierwszy, który ma za zadanie poszukiwanie dobrych praktyk. Polega to na tym, że my nawiązujemy kontakt z innymi ekosystemami innowacji, które identyfikujemy jako bardziej zaawansowane od nas, tak aby zobaczyć, jak oni funkcjonują, jaki oni model funkcjonowania przyjmują, w jaki sposób oni podchodzą do rozwiązywania pewnych kwestii, pewnych wyzwań i zobaczyć, jak oni oceniają wyniki tego, w jaki sposób dzieją, w jaki sposób te praktyki wpływają na te ich ekosystemy. Zbieramy ten zestaw dobrych praktyk właśnie we współpracy z partnerem narodowym po to, aby stworzyć w drugim etapie coś, co my nazywamy guidebookiem, takim przewodnikiem ku temu, aby móc również poprawiać ekosystem w Polsce. Tutaj pewna taka uwaga, ponieważ my tutaj funkcjonujemy w ramach trzech instytucji, czyli PFR-u, PARP-u i PAIH-u, I ten guidebook jest nastawiony głównie na dobre praktyki dla naszych instytucji, które pozwolą nam wdrożyć lepsze działania, lepsze funkcjonowanie. Natomiast pragnę zauważyć, że nasze trzy instytucje nie działają w próżni. One działają w całym tym ekosystemie i my mamy świadomość tego, że duża część praktyk to są praktyki, które wychodzą nieco ponad to, co jest jakby domeną naszych trzech instytucji. My nie chcemy pomijać tego typu aspektów, natomiast będziemy skupieni na tym, co my jako trzy agencje możemy wdrożyć. No i to wdrożenie, właśnie już przeszedłem troszeczkę wcześniej do punktu trzeciego, będziemy za pomocą tego guidebooka rekomendować dla naszych zarządów, dla naszego kierownictwa, jako ten wkład do podejmowania tych strategicznych decyzji czy opracowywania i nowych form wsparcia, bądź udoskonalania tych wcześniejszych. Tutaj oczywiście chciałem wspomnieć na sam początek, czym jest ekosystem innowacji. Być może w tym momencie będzie to jedynie uzupełnienie do tego, co my mieliśmy okazję dowiedzieć się te 15-20 minut temu, bardzo dobrze, ponieważ też tutaj mamy tego czasu troszeczkę mniej, żeby to opowiedzieć. Ja jednak zwracam uwagę na jedną rzecz i taka myśl przewodnia, która jest w tle właśnie myślenia tego o szukaniu dobrych praktyk u nas, to znaczy przede wszystkim trzeba wiedzieć i czy musimy pamiętać, czym jest ekosystem oraz czym jest innowacja. Zaczynając troszeczkę nie po kolei od punktu 2, mamy tą innowację, która jest tym nowatorskim połączeniem pewnego kapitału, środków produkcji, ale też jest nowatorskim podejściem do prowadzenia biznesu. Ta idea, ta część taka nazwijmy to organizacyjna, również jest bardzo ważnym wkładem do biznesu i my o tym jak najbardziej pamiętajmy też o tym, że obecnie powszechnie uznawany jest fakt, że ta innowacja jest tym fundamentem, podstawą wzrostu gospodarczego i rozwoju. I to słowo innowacja łączy się ze słowem ekosystem. Być może gdyby chcieć być bardziej precyzyjnym
mówiąc o tych wzajemnie powiązanych elementach, które realizują całość, pewne cele, raczej wypadałoby powiedzieć, że to jest system, nie ekosystem. Natomiast słowo ekosystem no nie jest wykorzystywane w tej kontekście przypadkowo. Pamiętajmy, że tak bardziej precyzyjnie ekosystem odnosi się do pewnych systemów przyrodniczych, do pewnych systemów, gdzie działają te siły natury, działają organizmy żywe. I tak samo podchodzimy i takie samo jest podejście również do ekosystemu innowacji, gdzie są pewni aktorzy, pewne powiązania, pewne środowisko przede wszystkim innowacyjne, które tak naprawdę nie może być w jakiś sposób centralnie sterowane. To nie jest system, który można od A do B zbudować. Próby budowy takiego systemu, oczywiście z historii wiemy, że nie zakończyły się powodzeniem, natomiast to jest pewien ekosystem, pewna całość, która funkcjonuje w sposób samoistny i ciągły, natomiast no, my jako sektor publiczny możemy dawać pewne bodźce, które będą wspierały procesy, bądź będą ukierunkowywały te działania w tą drogę, która jest najbardziej jakby korzystna z punktu widzenia rozwoju kraju. Czyli reasumując, ten ekosystem innowacyjności, który widzimy tutaj w punkcie trzecim, no to jest właśnie to środowisko, w którym ci innowatorzy działają i oni są tym najważniejszym punktem, najważniejszym elementem, z którym trzeba pracować. Nie instytucje wsparcia, nie policy makers, ale tak naprawdę najważniejszym tym elementem są sami przedsiębiorcy i innowatorzy. My jesteśmy tylko od tego, aby ich wesprzeć. W celu jakby uporządkowania tego, co chcemy powiedzieć o ekosystemie innowacyjności, uporządkowania naszego jakby procesu czy pewnego mapowania tych wszystkich kwestii, no, wykorzystujemy taki pewien model, który zaczerpnęliśmy od organizacji International Development Innovation Alliance i oni dzielą to na takie sześć głównych etapów. Jak od samego pomysłu do już gotowej firmy te stopnie, te etapy rozwoju tej innowacji przebiegają oraz oni przyporządkowali różnych aktorów. No, my używamy tego modelu w taki sposób, że staramy się zobaczyć, jak ci poszczególni aktorzy są obecni w Polsce w porównaniu na przykład do innych ekosystemów i jak oni działają, w jaki sposób oni mają tę, wykonują tę swoją rolę. Tutaj jest to materiał w języku, co prawda, angielskim, natomiast no, my staramy się w jakiś sposób również ująć to w naszych materiałach. Być może tutaj uprzedzę, że te tłumaczenia są dość nasze autorskie, stąd opisując krótko ten proces, będę posługiwać się tym, jak my to rozumiemy, jak my to przetłumaczyliśmy. No, przede wszystkim jest w pierwszy etap ideation, my to nazwaliśmy etap konceptualizacji innowacji, to jest dość długie sformułowanie, ale myślę, że to jest kwestia po prostu, którą można skrócić jednym kluczowym słowem, idea, właśnie idea, pomysł, w którym to tworzy się ten cały jakby szereg tych procesów myślowych, które prowadzi do tworzenia pewnych pomysłów, ale przede wszystkim również jakby identyfikowania pewnych wyzwań, na które ma ten pomysł być odpowiedzią. Oczywiście, kiedy powstaje ta idea, ten pomysł, no powstaje ten etap research and development, czyli etap badań i rozwoju, czyli trzeba teraz zbadać te idee, zbadać w jaki sposób faktycznie ta idea, ten pomysł jest w stanie zaspokoić pewne nowe potrzeby, czy rozwiązać pewne problemy, no, bądź wyzwania. W etapie trzecim, który my nazywamy etapem weryfikacji pomysłu, a w oryginale to jest proof of concept, to jest coś, co my
traktujemy jako taką wczesną, najwcześniejszą fazę, nazwijmy to już wdrożenia, czyli pewnego już eksperymentowania, w jaki sposób tak naprawdę rynek zaczyna ten pomysł przyjmować, czy to w jakiś sposób odpowiada nie tylko na to, jak my myślimy, że odpowiada na potrzebę, ale czy już faktycznie to w pewien sposób rynkowo się odbywa. Czwarte, czy rynek, że tak powiem, faktycznie weryfikuje to w sposób pozytywny. Czwarty etap to jest etap wzrostu potencjału innowacji, czyli transition to scale. I teraz, jeżeli mamy to coś przetestowane na takim dość małym, na małej skali, widzimy, że to działa, ta firma widzi, że to działa, innowator widzi, że to działa, no zaczyna się sprawdzanie, czy ten etap, czy to rozwiązanie w ogóle można skalować, czy ono może zostać wyskalowane w górę. I to jest właśnie ten czwarty etap, gdzie to jest sprawdzane, i on prowadzi do etapu piątego, czyli właśnie tego właściwego skalowania, kiedy ta firma rośnie, kiedy ta idea, ta innowacja rozprzestrzenia się i odpowiada na jakby potrzeby coraz większej grupy tych uczestników rynku czy konsumentów. No i ten szósty etap to jest już sustainable scale. My tutaj mówimy, że to jest ten etap zrównoważonego rozwoju, czyli kiedy ta innowacja już jest w jakiś sposób zakorzeniona na rynku i ona już sama siebie finansuje, sama siebie utrzymuje. Jak widzimy, na każdym tym etapie można mówić o różnych aktorach, którzy grają pierwsze skrzypce i dają tak naprawdę kluczowe wsparcie dla innowacji na danym etapie. No i my właśnie analizując inne ekosystemy, staraliśmy się zidentyfikować, jak ci aktorzy w tych innych ekosystemach występują. Okej, dlaczego Finlandia? Zadaję pytanie, Finlandia, a zdaje się, że nie wspomniałem do tej pory, iż Finlandia jest dla nas pośród wszystkich krajów naszym takim głównym benchmarkiem dla szukania tych instytucji, dla szukania tych rozwiązań. No przede wszystkim, no tak jak wspomniałem, nasz partner ponadnarodowy jest właśnie z Finlandii i mogąc mieć takiego partnera stamtąd, no daje nam to dużo większe pole do tego, aby móc ten ekosystem w pewien sposób zmapować, móc dotrzeć do ich głównych graczy, no do których oczywiście jak najbardziej dotarliśmy do właśnie kluczowych instytucji ich mniejszego ekosystemu, takich jak Sitra, Business Finland, czy również TESI, jak również inni. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że Finlandia charakteryzuje się wysoką innowacyjnością. Jeżeli patrzymy na wskaźnik innowacyjności Unii Europejskiej, ten wynik Finlandii z roku na rok jest dużo wyższy, jeżeli się nie mylę, to jest około, no nie trzykrotnie, ale niemal trzykrotnie wyższy wynik, więc można powiedzieć, że jest to kraj, który może być silną inspiracją dla nas, również nie tylko z uwagi na obecny wynik, ale również z uwagi na uwarunkowania historyczne. Pamiętajmy, że Finlandia nie jest tak jak kraje z Europy Zachodniej, krajem, który ma mocno ugruntowaną jakby tradycję swojej niepodległości, który od kilku wieków mógł budować pewne mechanizmy. To jest kraj, który podobnie jak Polska odzyskał niepodległość dopiero na początku XX wieku. I musieli od tego momentu zacząć budować swoją konkurencyjność, swój poziom innowacyjności, ponieważ nie oszukujmy się, był to kraj jednak na pewnego rodzaju peryferiach Europy. Mimo położenia, mimo sytuacji historycznej, można powiedzieć, że zrobili to z sukcesem, ponieważ no coś, o czym świadczy właśnie chociażby wskaźnik innowacyjności u nich, ale też warto zobaczyć, w jaki sposób oni to, w ten sposób,
w jaki sposób oni przeprowadzili ten proces, jak oni do tego doszli i to może być inspiracja dla Polski, która również w tym momencie stoi przed tym wyzwaniem budowania tego ekosystemu. Ponadto bardzo ważnym elementem w przypadku Finlandii jest to, jak bardzo kompleksowe podejście do tematu oni mają, jak bardzo kompleksowo oni podchodzą do budowania tej swojej pozycji. I moim zdaniem, jak również w efekcie sprawdzenia ich rozwiązań oraz tego, co sami Finowie o sobie mówią, jest to podejście bardzo ważne. Oni bardzo zwracają uwagę na ten aspekt pewnego rodzaju kulturowy u nich, gdzie podstawową tą wartością jest współpraca i działanie i podejście takie całościowe. Dlatego właśnie ta Finlandia jest tym głównym benchmarkiem, natomiast oczywiście my również nawiązywaliśmy kontakt z innymi agencjami z różnych innych ekosystemów, chociażby ekosystemu francuskiego, czy niemieckiego, czy też na przykład, co ciekawym przykładem jest ekosystem belgijski, z uwagi na ich uwarunkowania administracyjne. Natomiast w tej prezentacji skupię się raczej na opowiedzeniu o tym ekosystemie fińskim. Okej, okay, no i my właśnie w tej Finlandii mieliśmy, szukaliśmy fińskich przykładów i tutaj zadaję dość takie, być może retoryczne pytanie, czy są do wdrożenia w Polsce. I ja oczywiście odpowiem tak trochę z góry, że nie jest to kwestia, którą można wdrożyć jeden do jednego, więc technicznie pytanie powinno brzmieć nie, natomiast to nie znaczy, że analizowanie Finlandii nie jest w jakimkolwiek stopniu potrzebne, ponieważ jest to duża wartość do tego, aby myśleć o tym, co my w Polsce możemy wypracować. Więc ja może zacznę od takiego najbardziej ogólnego przykładu z Finlandii, który niestety u nas w Polsce wydaje się troszeczkę być nadal w powijakach, a więc taka międzyinstytucjonalna współpraca. Ponieważ przykładem takiego działania w Finlandii jest Team Finland, to jest sieć kluczowych instytucji, przy czym tutaj podałem ważne rzeczy, ważnych aktorów przede wszystkim ministerstwa, izby gospodarcze, ale też same instytucje wsparcia biznesu, same te agencje wsparcia. Dlaczego to jest dość taki ciekawy przykład? Ponieważ jest to sieć, która łączy zupełnie luźne podmioty, oczywiście wiadomo, że one są w jakiś sposób powiązane, natomiast nie są to na przykład członkowie jednej grupy kapitałowej, ale instytucje, które jednak każda w jakiś sposób prowadzi swoją działalność, a mimo to tworzą ten Team Finland i w jakiś sposób współpracują ze sobą tak, aby te działania prowadzić i żeby zapewnić jednolitą ścieżkę wsparcia. No, być może lepszym słowem byłaby gładka ścieżka wsparcia, oni o tym mówią jako smooth, czyli pewien łańcuch takich usług dla biznesu, gdzie każda z tych instytucji specjalizując się w pewnym zakresie pomocy firmom, koniec końców powodują, że firma może po kolei te usługi na różnych etapach swojego funkcjonowania, swojego działania otrzymać. No i bardzo zwracam uwagę na to, że bardzo takie podkreślane jest umiędzynarodowienie, a więc od razu myślenie o tym, że wsparcie firm jest po to, aby one mogły również działać globalnie, to jest strategią bardzo biorącą pod uwagę fakt, że Finlandia jako społeczeństwo nie jest dużym społeczeństwem i tak naprawdę poszukiwanie szans globalnych jest tym elementem kluczowym. Okej, ja patrzę teraz na zegarek i widzę, że muszę się bardzo szybko sprężyć, więc może po prostu bardzo szybko opowiem jeszcze o jednej kwestii, no dwóch kwestiach tutaj, które zaobserwowaliśmy w Finlandii. Przede wszystkim chciałem pokazać na Biznes Finland, który jest przykładem tego, jak pewne agencje można połączyć, ponieważ to jest połączenie agencji Tekes, która zajmowała się wsparciem
właśnie tych działań badawczo-rozwojowych oraz FinPro, która zajmowała się wsparciem eksportu. Jak widać, te dwa obszary zostały tak połączone, one były uznawane za tak jednolity jakby obszar, że zostały połączone w jedną organizację. Nie będę wchodził tutaj w szczegóły, to będziemy prezentować w naszym guidebooku, natomiast kwestią tutaj interesującą jest to, w jaki sposób formalnie to zostało powiązane, ponieważ tak naprawdę Business Finland składa się z dwóch jakby członów, to znaczy agencji rządowej oraz firmy, które jakby własnością tej agencji. To jest właśnie pokłosie tego, że obie agencje miały różną formę prawną i trudno je było powiązać, a ja mówię o tym, ponieważ można by to odnieść chociażby do grupy PFR, która swego czasu były głosy, że powinna zostać jedną grupą, nie tylko jako grupa PFR ustawowa, na mocy ustawy, ale faktycznie grupą kapitałową i tu się pojawił problem, były wątpliwości, co chociażby do form prawnych poszczególnych agencji. Natomiast przykład Business Finland jest czymś takim, co pokazuje, w jaki sposób tego typu połączenia tworzyć. Oczywiście tutaj nie będziemy pokazywać rekomendacji, czy grupa PFR powinna być bardziej powinna być łączona w taki czy inny sposób. Pokazujemy, jak to zrobili Finowie. I bardzo ważna kwestia to jest Narodowy Fundusz Badań i Rozwoju SITRA. Ja powiem w ten sposób, że w Polsce czy w polskiej literaturze te nazwy na SITRE są bardzo różnorodne i one w żadnym stopniu nie oddają prawdziwego znaczenia tej instytucji. Dlaczego? Ponieważ po fińsku, nie podejmę się tu powiedzenia jakby nazwy fińskiej, ale tłumacząc bezpośrednio na polski, to się nazywa Fiński Fundusz Obchodów Niepodległości. Dlaczego tak? Ponieważ to jest think tank, który na 50-lecie, 50 lat temu został utworzony w Finlandii, aby kreować ten rozwój kraju. Czyli mamy jedną centralną, niezależną instytucję, która odpowiada tylko przed parlamentem, nie pod rządem, a przed parlamentem, ma dużą niezależność i jej celem naczelnym jest jakby tworzenie tej strategii, tworzenie tych kierunków rozwoju Finlandii. I w naszym jakby tutaj odczuciu w Polsce no pewnego tego typu organu aż tak dużej autonomii, które by tworzył pewnego rodzaju strategię rozwoju Polski, nadal jeszcze mimo wszystko brakuje i dlatego ta SITRA w naszej opinii jest tym dobrą praktyką, tym przykładem, w jaki sposób można tę strategię tworzyć. Od 50 lat SITRA działa i ona napędzała rozwój tego ekosystemu innowacji, chociażby SITRA jest tym źródłem, z którego wywodzi się TEKES, które z kolei potem zostało częścią Business Finland, było źródłem jakby dalszych instytucji chociażby, czy programów wsparcia innowacyjności. Jeżeli ja tutaj mówię o tym całym, procesie, chciałbym jeszcze jedną rzecz zwrócić. Dokładnie. Ponieważ analizując te wszystkie jakby dobre praktyki, mamy wrażenie, że tutaj jest jeszcze pewne wstępny etap przed tworzeniem tej innowacji, a więc społeczeństwo, które jest w pewien sposób przedsiębiorcze i innowacyjne, a na to wpływa między innymi odpowiednie kształtowanie kultury bądź edukacji i myślę, że ten model można w pewien sposób rozbudować właśnie o kwestię społeczną, gdzie inne ekosystemy dość mocno wspierają na budowę przedsiębiorczości bądź budowę jakby tej struktury takiej akademickiej. Mówiąc o strukturze akademickiej, mieliśmy również okazję być na Aalto University, który jest tak naprawdę połączeniem trzech szkół wyższych, szkoły technicznej, szkoły biznesowej i szkoły artystycznej i to jest bardzo ciekawy projekt, który jest stricte nastawiony na budowę innowacyjności i budowę tego podejścia biznesowego, ponieważ jeżeli patrzymy o kreowaniu innowacji, no są takie trzy kluczowe elementy. Po pierwsze musimy pamiętać, musimy mieć co sprzedać, po drugie musimy mieć wiedzę, jak coś sprzedać, a po trzecie musimy wiedzieć, jak zrobić, aby to było atrakcyjne dla konsumentów, dla odbiorców. I z
takiego założenia troszeczkę wychodzi Aalto University, to znaczy mamy tą część techniczną, gdzie tworzy się, jakby stworzą się te produkty, które mogą być tymi flagowymi innowacjami chińskimi. Mamy część biznesową, gdzie Finowie uczą się, w jaki sposób tak naprawdę wyjść z tym na rynek, jak to zbudować. I mamy tą część artystyczną, która pokazuje, jak zrobić design dla całości, jak to sprzedać. Niestety w Polsce nadal jest często tak, że na wielu chociażby politechnikach mamy człowieka, który może pokazać super innowacyjną, nie wiem, śrubę, która odpowiada na jakieś potrzeby, opisać ją na 50 różnych parametrów przy pytaniu, jak chcesz to sprzedać. Niestety często też jest problem, żeby taką odpowiedź uzyskać. Teraz już w ostatnich latach jest w tej kwestii coraz lepiej. Natomiast Aalto University jest takim przykładem, jak naprawdę Finowie zrobili ogromny krok do przodu i połączyli te trzy rzeczy. Tak naprawdę Aalto tworzy też pewną kulturę biznesową, pewną kulturę, tę społeczność innowacyjną wśród studentów, która tak naprawdę, ona nie tylko jest na samym uniwersytecie i napędza innowacje, napędza tworzenie idei, ale to jest coś, co zostaje również po uniwersytecie, wspierając współpracę już na polu ściśle biznesowym. I jakie można mieć tutaj wnioski? To oczywiście te przykłady, które podałem, są tylko wybranymi, najbardziej kluczowymi. Nie chcę uprzedzać tego, co w guidebooku się pojawi. Natomiast to ten wniosek kluczowy, nie można przenieść rozwiązań fińskich jeden do jednego, ponieważ to jest inna kraina, inna kultura. Finowie zawsze podkreślają, że oni mają swoją specyficzną kulturę i oni są świadomi, że ona jest inna niż innych krajów europejskich, ale tak naprawdę nasza praca będzie nastawiona, jest nastawiona, żeby pokazać pewne kierunki, które są bardziej uniwersalne, które możemy być może własny sposób w Polsce, ale jednak realizować i wiedzieć, w którą stronę można zmierzać. Instytucje wsparcia innowacji, instytucje publiczne oczywiście generują między sobą sprzężenie zwrotne, tak? W Finlandii to widać, że z jednej strony agencje realizują jakby strategię, która jest, ma źródło jakby w administracji publicznej, w rządzie, natomiast też same instytucje są dużym, dają duży feedback w górę i one pomagają tę strategię tworzyć. W Polsce niestety nadal można zauważyć dużo większą tendencję do tego, że agencje wsparcia jakby innowacyjności są tylko agencjami de facto wykonawczymi pewnych projektów, które przychodzą z góry i no my jesteśmy po prostu ściśle rozliczani z tego, czy my dane kwestie realizujemy, czy nie. Być może ta działalność w drugą stronę, bycie tym głosem przedsiębiorstw, jest kierunkiem, który należy mocno wzmocnić. Naszym zdaniem ważne jest jakby tworzenie albo wzmocnienie którejś instytucji, która byłaby tym instytucją wyspecjalizowaną w spajaniu tego ekosystemu, która byłaby takim system optymizerem, która by wyznaczała trendy, coś na kształt właśnie fińskiej Citry. Bez wskazania, która instytucja to powinna być, czy to powinna być nowa, natomiast kierunek naszym zdaniem powinien być właśnie taki. No i takim wnioskiem jest, że powołanie grupy PFR, biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, było dobrym rozwiązaniem, które było takim krokiem do zrobienia spójnego ekosystemu. Natomiast nadal grupa PFR ma jeszcze bardzo długą drogę do siebie, a przed sobą, aby tak naprawdę tę swoją ofertę, te swoje działania uspójnić i wzmocnić. To jest również taki kluczowy, główny wniosek. Okej, ja troszeczkę przepraszam, przedłużyłem o te 5 minut w stosunku do czasu, jaki mamy w programie. Jeżeli są jakieś pytania, postaram się odpowiedzieć. Natomiast mam nadzieję, że cały projekt Next Step Poland, tworząc guidebooka, da ogromny wkład w wyznaczenie pewnych kierunków i jakby zmienienia pewnych naszych map mentalnych w Polsce, które będą bardziej nastawione na to, aby postrzegać tą innowacyjność jako kluczowy aspekt wart wsparcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Pawle. Dziękuję również wcześniejszym mówcom, czyli Bartoszowi Sokolińskiemu i panu profesorowi Janowi Michałkowi. Czas
wskazuje na to, że teraz nie wywołamy już naszych prelegentów do dyskusji, ale na szczęście praca zdalna umożliwia nam bycie w ciągłym kontakcie z Państwem. Mamy do dyspozycji czat, tam się pojawiają pytania. Cieszy mnie to, że nasi wcześniejsi prelegenci starają się na bieżąco na te pytania pojawiające się tam odpowiadać i bardzo bym prosił, aby właśnie taki styl komunikacji z naszymi uczestnikami kontynuować. Zatem bardzo proszę Bartku, bardzo proszę Pawle, bądźcie czujni, na pewno na czacie pojawiają się pytania, które będą wymagały Waszej odpowiedzi w trakcie, kiedy my za chwilę udamy się na przerwę, a po przerwie będziemy kontynuować obrady. Natomiast teraz tytułem krótkiego komentarza, podsumowania, poproszę Panią Profesor Katarzynę Śledziewską. Ja jak słuchałam to Państwa, to zastanawiałam się nad takimi dwoma podstawowymi rzeczami. Pierwsza odnosi się bezpośrednio do prezentacji, do badań, które prezentował profesor Michałek, odnoszących się do tych łańcuchów wartości dodanych i do tego, w jakich w tych łańcuchach ma miejsce Polska, gdzieś tam po środku. I zastanawiam się, na ile to, co się dzieje obecnie, czyli COVID, wycofywanie się inwestycji bezpośrednich z Azji, na ile to może pomóc Polsce, żebyśmy się w tym, żeby się znaleźć na początku, czy na końcu, w kontekście tym, na końcu tego łańcucha wartości dodanych, czyli inaczej polepszyć swoją sytuację. A co do prezentacji Bartosza i Pawła, no to znowu zastanawiam się nad tym, na ile my tak naprawdę, oczywiście mamy te nasze grzechy główne i to było super zaprezentowane przez Bartosza, ale na ile my w tym procesie budowania innowacyjnej gospodarki możemy bazować na naszych cnotach i gdzie są te cnoty i tak naprawdę w czym my mamy przewagi komparatywne, konkurencyjne i wydaje się, że tutaj należałoby przede wszystkim poszukać tych przewag, żeby zbudować na tym właściwą strategię.